Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Witam Państwa, witam Cię Darku. Przed nami fantastyczny mecz. No, nie podjąłbym się wskazać faworyta w dzisiejszym spotkaniu. Też mi się tak wydaje. Oby tylko chciało im się chcieć. Sędzia dzisiejszego meczu znany jest ze swojej surowości. Tak, nie ma zamiaru tolerować przewinień. Pierwsza połowa rozpoczęła się. Roma przy piłce. Pastore. Podał ją. Spójrzmy do środkowania. Dzeko! Przenieśli grę z własnego pola karnego. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Dentinho. Pastore. Ależ piękne podanie. Gwizdek sędziego, wznowienie odrzutu wolnego po zagraniu ręką. Najbardziej znanymi trybunami Stadionu Olimpijskiego są trybuna północna i trybuna południowa. Na północnej przesiadują kibice Lazio, natomiast południowa to siedziba kibiców Romy. Alan Patrick. No, bez wątpienia, wiele obiecuję sobie po jego dzisiejszym występie. Zobaczymy, co nam pokaże. Lubi atakować, ale zarazem jest bardzo skutecznym obrońcą. No, dobra okazja będzie. Było gorąco, ale obrona ma chłodny umysł. Piłka wyszła na aut. Szansa! Uderzenie poza bramkę. Źle uderzona piłka. Za moment wznowienie gry przez bramkarza. Sędzia gwizdze, mamy zagranie ręką. Gwizdek sędziego, ręka, rozpoczniemy od rzutu wolnego. Słupek, nie ma bramki, piłka poza boiskiem. Strata piłki. Ależ niesamowity atak obrońcy. Vivani. Dentinho. Ale znakomicie! Zdecydował się na strzał. No, wyręczył teraz bramkarza. Ale spudłował. Skozłowała mu trochę ta piłka w momencie uderzenia. Sędzia pokazuje, że zaczną od własnej bramki. Dzeko. No, on słynie z tego, że wykorzystuje narażające się okazje zarówno w polu karnym, jak i poza nim. Kapitalna wrzutka! Po tym zagraniu bramkarz wznowi grę. I strata piłki.
Pedro. Pastore. Groźnie, ale zdążyli na czas. Alan Patrick. Dentinho. Vivani. Pedro. Pastore. Oddaje piłkę koledze. Czy uda mu się utrzymać przy piłce? Wspaniale, brawa teraz dla obrońcy. No, udało się przejąć. Sędzia zakończył pierwszą połowę. Przed nami przerwa. Oba zespoły nie rozstrzygnęły losów tego pojedynku w pierwszej połowie. Może coś się zmieni w drugiej, ale obie grają dzisiaj wyjątkowo dobrze. Alan Patrick. Dentinho. Pięknie dograł. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Pięknie podał. Stuprocentowa okazja. Obronił, ale piłka na boisku. Zarówno jeden, jak i drugi bramkarz będą zapewne bohaterami dzisiejszego meczu. Brawo, obrońca przejmuje piłkę. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Spójrzmy, jak wykorzystają ten aut blisko pola karnego. Dobrze dograł. Stracili piłkę. Mamy aut bramkowy i będzie wznowienie od bramkarza. Piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Pedro. Kiepskie zagranie i rywale wznowią z autu. Dentinho. Alan Patrick. Celnie, dobrze. Alan Patrick. Dzeko. Zespół traci piłkę. Pedro. Oddaje piłkę koledze. Brawo, ładnie piętą. Tracą piłkę. Arbiter wstrzymuje grę. Zagranie ręką. No, niektórzy zawodnicy zapominają o tym, że używanie rąk w piłce nożnej jest zabronione. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Aut dla Romy. Uwaga, zacentro. No, zastąpił bramkarza. No i mają rzut rożny. Piłka chodzi jak po sznurku. Strzela!
Kroos, ładne, techniczne zagranie. Pedro. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Ładna wymiana. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Podanie w pole karne. Uderza. Wydawało się, że będzie remis, ale jest gol. Oni prowadzą. No myślę, że ta bramka może mieć decydujący wpływ na przebieg tego meczu. Dla rywali chyba będzie zbyt późno, żeby zdołali odrobić straty. Ależ dramaturgia. Ach, kapitalne podanie. Przekazał piłkę partnerowi. Ma piłka, nie znajdzie drogi do bramki, strzał zablokowany. I koniec meczu. Kibice powoli zaczynają opuszczać stadion. Długo przyszło nam czekać na rozstrzygnięcie w tym spotkaniu, ale się doczekaliśmy. Tak, ale to jak w piosence. I to już koniec, możemy iść. Właściwie więcej o tym meczu nie powiem. I na dziś to by było tyle. Za uwagę dziękuję. Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.